Siatkarze Gwardii Wrocław rozpoczęli pierwszoligowy sezon od zwycięstwa. Było nerwowo, ale udało się pokonać KPS Kielce 3-2. Teraz test przed własną publicznością z silnym rywalem. Do Wrocławia przyjeżdża Ślepsk Suwałki. To bardzo trudny rywal, mówi trener Gwardii Piotr Lebioda. Bardzo, bardzo mocny zespół. Zespół, który ostatnie sparingi grywał z zespołami Plusligi. Wydaje mi się, że to jest jeden z pretendentów na pewno do medalu w rozgrywkach pierwszej ligi. Musimy na wszystko uważać, ponieważ tam oprócz zawodników z zeszłego sezonu doszło kilku nowych zawodników. Inauguracja przed własną publicznością to wielkie wydarzenie dla kibiców, a dla zawodników? Często takie mecze nie wychodzą gospodarzom. My postaramy się troszeczkę odwrotnie. Będziemy chcieli za wszelką cenę wygrać. Przegramy trudno, to jest sport, ale będziemy chcieli pokazać dobrą siatkówkę na wysokim poziomie, tak żeby do następnego meczu podejść z podniesionymi głowami, że zrobiliśmy wszystko, nawet jeżeli mamy przegrać. Na razie nie zakładamy takiego planu, chcemy wygrać i chcemy, aby sala tutaj przy Krupniczej 15 stała się powoli twierdzą Wrocław. Kapitan Gwardii Maciej Naliwajko liczy, że hala przy Krupniczej będzie szczęśliwa dla wrocławian. Na pewno będzie zależało nam na tym, żeby zagrać dobrze, żeby wygrać, bo tutaj we własnej sali chcielibyśmy wygrywać jak najwięcej, przede wszystkim we własnej sali zbudować twierdzę. Kadra w tym sezonie jest wyrównana, dlatego każdy ma szansę, by pokazać się z dobrej strony. Myślę, że w każdym meczu mamy kilka osób, które mogą być liderami w danym momencie, wziąć na siebie ciężar gry. I no oby w każdym meczu jak najwięcej tych liderów było, żeby grało nam się łatwiej i lepiej. Początek meczu w sobotę o godzinie 18:00.